Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam na czytelnicze nawyki BookTag. Mam ostatnio problem z nagrywaniem. Trochę nie mam do tego motywacji, nie mam też siły po prostu jakoś tak po pracy. Nie wiem, czuję się taka przebodźcowana. Może to jest, wiecie, ta zmiana temperatury z letniej na już taką naprawdę jesienną, bo jednak te różnice temperatur były ostatnio dosyć spore. Natomiast, żeby tak troszkę pomóc sobie wyjść z tego impasu, jeśli chodzi o nagrania na YouTubie, postanowiłam nagrać właśnie taki lekki, przyjemny film. Mam kilka w planach, mam też na pewno w najbliższych planach film ze specyficznymi poleceniami od Was, to znaczy Wy podawaliście mi na Instagramie i właściwie, jeżeli chcecie, to jeszcze możecie to robić w komentarzach pod tym filmem jakieś takie bardzo specyficzne polecenia, na przykład książka, która jest jak, nie wiem, zbieranie grzybów jesienią albo coś takiego, wiecie, jakieś takie totalnie dziwne rzeczy i ja do tego staram się dopasować książki. Tak więc jeżeli jeszcze chcielibyście podrzucić jakieś pomysły, to możecie to zrobić tutaj w komentarzach. Natomiast ja postanowiłam powrócić trochę do takiego regularnego nagrywania. Może nie powrócić, bo nie obiecuję, że te filmy się rzeczywiście będą teraz regularnie pojawiały. Natomiast żeby tak troszkę sobie pomóc i ułatwić, to wybrałam taki lekki i przyjemny film, czyli te czytelnicze nawyki. I w ogóle to jest tak, który ostatnio jest bardzo popularny. Widziałam, że dużo twórców go robiło na swoich kanałach. Natomiast to nie jest tak nowy. Ja go pamiętam sprzed jakichś, nie wiem, 7-8 lat. I szczerze mówiąc, byłam pewna, że już go nagrywałam, ale kiedy przeszukiwałam swój kanał, żeby, wiecie, porównać swoje odpowiedzi, no właśnie sprzed lat, to go nie znalazłam. I wydaje mi się, że w takim razie, skoro nie mam tego filmu, to musiałam go robić na swoim blogu, ale do bloga już za bardzo nie mam dostępu, to znaczy w sumie miałabym przez Blogspota, ale ogólnie wygasła mi domena, nie opłacałam jej już od paru lat i tak z takiego frontendu, nazwijmy to, nie mam tam za bardzo dostępu. Natomiast jestem prawie pewna, że już ten tak robiłam lata temu, a dzisiaj sobie go odświeżymy. Tak ma 15 pytań, zdaje się, ale myślę, że sobie dosyć szybko przez nie przejdziemy, ponieważ te pytania raczej nie są jakieś złożone i trudne. Raczej jest to film, który ma na celu bardziej gdzieś tam zbliżyć twórcę do widzów. Także mam nadzieję, że być może dowiecie się czegoś nowego o mnie właśnie dzięki temu tagowi. Pierwsze pytanie brzmi, czy mam swoje określone miejsce do czytania? Generalnie nie, natomiast najczęściej, jeżeli czytam w domu, to czytam po prostu w łóżku, albo przed snem, albo rano, albo w ogóle po prostu leżąc na łóżku, no albo gdzieś tam na kanapie, ale jednak częściej jest to w łóżku. Czytam też w komunikacji miejskiej, jadąc do pracy, chociaż nie lubię takiej formy, dlatego że wszystkie dźwięki dookoła bardzo mnie rozpraszają. Ja jednak potrzebuję mieć taką ciszę albo jakąś muzykę, zresztą o tym też jest pytanie, więc może nie będę uprzedzać faktów, ale ogólnie czytanie w komunikacji miejskiej trochę mnie rozprasza. Natomiast no, ponieważ spędzam w niej trochę czasu jadąc do pracy i z pracy, to staram się ten czas również wykorzystać, ale jeżeli w domu, to najczęściej czytam w łóżku, chociaż to nie jest tak, że to jest takie konkretne miejsce, że muszę czytać właśnie tutaj. Drugie pytanie, czy używasz zakładek, czy zaznaczasz strony na inne sposoby? Ja ogólnie używam zakładek, mam kilka takich ulubionych. Jak nie zapomnę, to tutaj gdzieś zrobię takie przebitki właśnie z tymi zakładkami. Więc zazwyczaj używam zakładek. Jeżeli zdarzy mi się tak, że akurat nie mam żadnej pod ręką, no to zaznaczam tym, co pod ręką mam. Czy to jest jakiś paragon, czy jakiś właśnie bilet z komunikacji miejskiej, czy coś takiego, no to wtedy zaznaczę tym, ale ogólnie z zasady używam zakładek. Pytanie numer 3. Czy możesz przestać czytać książkę w dowolnym momencie, czy musisz doczytać ją do końca rozdziału? Muszę doczytać do końca rozdziału, a jeżeli rozdziały są jakieś bardzo długie, a potrzebuję już skończyć, to przynajmniej do końca strony, która kończy się kropką, może w ten sposób, albo do końca jakiegoś takiego paragrafu większego, nawet nie do końca wątku, czy takiego, wiecie, jakiegoś tam akapitu, tylko do końca. Czasem jest tak, że na przykład wewnątrz jednego rozdziału są takie rozdzielenia, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, jeżeli są tu jakieś osoby odpowiadające za skład książki, to przepraszam, ale chodzi mi, wiecie, o takie bloki tekstowe, to na przykład do końca takiego bloku tekstowego, który później jest oddzielony jakąś gwiazdką czy czymś, no ale najczęściej właśnie do końca rozdziału albo do końca strony, która kończy się kropką, także jak przewrócę kartkę, to mam nowe zdanie i nową myśl. Pytanie numer 4. Czy jesz lub pijesz podczas czytania? Piję na pewno, czy to herbatkę, czy to kawę, coś tam, czy wodę nawet, coś tam zawsze mam pod ręką. Ja w ogóle zawsze mam coś pod ręką do picia, najczęściej właśnie wodę. Dlatego tak, jeżeli chodzi o jedzenie, to coś tam czasami mogę sobie przekąsić, czy to jakiegoś chipsika, orzeszka, czy coś tego rodzaju. Chociaż wtedy trzeba uważać, bo jednak są ręce tłuste, więc można ubrudzić książkę. Natomiast nie jem tak, że na przykład jem jakiś posiłek typu śniadanie czy obiad i mam książkę przed sobą i czytam. Wtedy raczej coś oglądam, czy to na YouTubie, czy jakiś serial, bo nie jestem w stanie jakby skupić się na dwóch tych czynnościach na raz. To znaczy nie jestem w stanie czytać, przewracać stron i jednocześnie jeść coś, wiecie, sztućcami, łyżką czy widelcem i nie ubrudzić się przy tym. Także raczej nie jem, chyba że właśnie jakieś takie drobne przekąski, ale piję coś do czytania praktycznie zawsze. Pytanie numer 5 to jest właśnie to, o którym już mówiłam, czyli czy słuchasz muzyki podczas czytania?
Najczęściej nie, bo tak jak wspomniałam, lubię ciszę, ale czasami jak na przykład właśnie próbuję się odłączyć od dźwięków z zewnątrz, jak na przykład w komunikacji miejskiej, to wtedy zakładam sobie słuchawki i włączam sobie jakąś muzykę. Najczęściej, i to chyba wiele osób powtarza, ja też tak mam, że jest to muzyka bez słów, to znaczy jakaś filmowa albo jakaś taka klasyczna, coś po prostu, co nie ma tekstu, który by mnie rozpraszał, chociaż czasami zdarza mi się też słuchać na przykład Taylor Swift, bo są to piosenki, które dobrze znam i no nie muszę się skupiać aż tak na tekście, bo i tak wiem, o czym dana piosenka jest, więc nie rozprasza mnie to, jestem w stanie słuchać tej muzyki w tle i czytać książkę w tym samym czasie, ale najczęściej jednak czytam po prostu w ciszy. Pytanie numer 6, czy czytam jedną książkę, czy kilka na raz? Zazwyczaj, właściwie nie wiem, jak zazwyczaj robię. Czasami kilka, czasami jedną. To nie jest tak, że nie mogę czytać więcej niż jedną książkę na raz, bo na przykład mieszają mi się wątki. Absolutnie czegoś takiego nie mam. Ja też lubię wiele gatunków i najczęściej czytam kilka książek właśnie z różnych gatunków albo w różnych formatach. To też jest u mnie dosyć częste, że na przykład jedną książkę czytam w papierze, drugą czytam na Legimi w e-booku, a trzecie jeszcze gdzieś tam słucham w audiobooku. Także to też się u mnie często zdarza, więc no chyba częściej jednak kilka na raz niż jedną, ale właściwie tutaj też chyba nie ma jakiejś takiej zasady. Wydaje mi się, że jest mi to zupełnie po prostu obojętne. Pytanie numer 7. Czy czytam tylko w domu, czy również poza domem? I wydaje mi się, że na to też już odpowiedziałam, ponieważ mówiłam, że czytam w komunikacji miejskiej w drodze do pracy, ale lubię sobie raz na jakiś czas na przykład romantyzować czytanie w taki sposób, że biorę książkę, idę do jakiejś kawiarni, zamawiam sobie, wiecie, kawkę, coś tam dobrego, na przykład jakieś ciasto albo coś i siedzę i sobie czytam, także rzadko, ale zdarza mi się też tak robić i bardzo to lubię, takie, wiecie, solo randki z książką właśnie. Natomiast najczęściej jednak, jeżeli czytam, to czytam po prostu w domu albo w drodze do pracy. Pytanie numer 8. Czy akceptujesz zaginanie rogów w książce? Tak, ja w ogóle nie mam problemu z takim niszczeniem książki podczas jej użytkowania. To znaczy, wiecie, gdzieś tam przypadkiem złamie się grzbiet, czy nie wiem, popla mi się strona, czy właśnie zagnę róg książki, nawet jak nie mam zakładki i absolutnie nie mam czym założyć, to też mi się właśnie zdarza zagiąć róg książki. Nie jest to coś, co robię często, natomiast zdarza mi się i absolutnie nie mam z tym problemu, ale oczywiście robię tak tylko i wyłącznie w książkach, które należą do mnie, które są moje, a nie są pożyczone czy to z biblioteki, czy od innych osób. I też chyba nie chciałabym, żeby osoba, której ja pożyczam książkę, robiła tak z moją książką. To znaczy, o ile to robię ja i na swoich zasadach, to nie mam z tym problemu, ale kiedy pożyczam komuś książkę, no to jednak wolałabym, żeby ta osoba no, szanowała tak samo, jak ja szanuję po prostu coś, co od kogoś pożyczę. Ale też, no, gdyby ktoś mi oddał właśnie książkę, czy to ze złamanym grzbietem, czy z zagiętym rogiem, to też na pewno no, nie zrobiłabym jakiejś wielkiej afery, bo tak jak mówię, sama czasem to robię i nie jest to dla mnie problem. Pytanie numer 9, troszkę z tym powiązane, czy piszesz po książkach? Pisać raczej nie, bardzo rzadko kiedy sobie coś tam adnotuję, ale ja raczej nie jestem z tych osób, które wiecie, mają tysiąc tych kolorowych takich zakładek samoprzylepnych, które dopasowane są do koloru okładki. Bardzo, bardzo rzadko sobie coś zakreślam, czy właśnie zaznaczam taką zakładką indeksującą. Nie dlatego, że tego nie lubię, czy dlatego, że uważam, że jest to jakieś niszczenie książki. Absolutnie nie, wręcz uwielbiam takie książki, które gdzieś tam ktoś zapisywał swoje myśli na marginesach. Natomiast ja chyba nie mam takich głębokich refleksji podczas czytania, żeby uznać, że są one warte zapisania gdzieś tam na marginesie. I tak samo właściwie ja się zawsze dziwię, co ludzie tak bardzo adnotują w tych książkach, bo ja rzadko kiedy natrafiam na takie fragmenty, które w mojej ocenie warte są zaznaczenia i żebym później chciała do nich wracać. Bo to też jest tak, że wiecie, ja sobie mogę coś zaznaczyć, coś tam sobie mogę zakreślić, ale czy ja potem do tego wrócę? Nie sądzę, szczerze mówiąc, dlatego w moim przypadku się to nie do końca sprawdza, chociaż oczywiście zdarza mi się to robić, ale bardzo lubię, kiedy robią to inni i zupełnie mi to nie przeszkadza. Także pisanie po książkach jak najbardziej dla mnie jest w porządku. Pytanie numer 10 to pytanie o to, czy kupuję książki, czy korzystam z biblioteki. Kiedyś jako dziecko i jako nastolatka i jako taka młoda, dorosła osoba korzystałam właściwie wyłącznie z biblioteki. Praktycznie przez całe dzieciństwo i takie lata nastoletnie nie kupowałam książek. Bardzo, bardzo rzadko się to zdarzało. Ale w tym momencie takim substytutem biblioteki dla mnie jest Legimi, z którego korzystam już od wielu, wielu lat. Wydaje mi się, że to będzie już z 5-6 lat, kiedy regularnie opłacam i korzystam z Legimi. No i po prostu wszystkie książki, które chcę przeczytać, a których niekoniecznie chcę kupować, znajduję tam. Bardzo rzadko zdarza się, że czegoś akurat tam nie ma. To wtedy właśnie takie książki najczęściej kupuję albo gdzieś tam wpisuję na listę potencjalnych prezentów, czy to na święta, czy to na urodziny. Dlatego zdecydowanie już nie chodzę tak regularnie do biblioteki jak kiedyś, chociaż uważam, że to ma swój naprawdę wyjątkowy urok. Ale też odkąd wyprowadziłam się z Kielc, gdzie miałam taką swoją małą bibliotekę, którą znałam, gdzie znałam panie bibliotekarki i było mi tak jakoś łatwo tam wejść, odnaleźć się między tymi regałami. Tak teraz, kiedy mieszkam w dużym mieście i tych bibliotek jest cała masa i też jakby nie czuję się tutaj jak w domu, nie wiem jak to określić, ale te miejsca są po prostu dla mnie obce. I oczywiście gdybym zaczęła chodzić i chodziła regularnie, to na pewno to uczucie by zniknęło. No ale tak jak wspomniałam na początku, nie mam w tym momencie takiej potrzeby, bo jednak większość takich moich czytelniczych potrzeb zaspokaja
Legimi, więc na razie za bardzo nie chodzę do bibliotek, ale być może to się kiedyś zmieni. Pytanie 11 to pytanie o to, czy organizuję swoje książki na regałach według określonego systemu. Zacznijmy od tego, że ja w tym momencie mam jeden regał i jest to regał właściwie w środku szafy, także ciężko mi jest książki w jakikolwiek sposób organizować. Ale generalnie ja mam taką zasadę co do układania książek na półkach, czy to tych, czy jakichkolwiek innych, które kiedyś miałam. Przede wszystkim układam książki jakimiś seriami wydawniczymi, właśnie wydawnictwami, autorami, tematycznie, wiecie, tak, żeby na przykład reportaże były obok siebie, kryminały czy thrillery były obok siebie, jakieś książki młodzieżowe były obok siebie. Raczej tak właśnie idę w kierunku tematycznym. Podoba mi się na przykład u innych osób ułożenie kolorystyczne, które jest bardzo popularne, ale ja tego kiedyś u siebie próbowałam, ale zdecydowanie nie jest to dla mnie, ponieważ ja nie mogę znieść tego, że są rozdzielone serie i jak musiałam rozdzielać serie, żeby na przykład białe okładki były razem, a zielone razem, no to bardzo źle to na mnie wpływało, bardzo miałam z tym taki, wiecie, problem, że cały czas o tym myślałam, cały czas na to patrzyłam i musiałam te książki ostatecznie poprzestawać z powrotem. Także mój system to są przede wszystkim właśnie serie wydawnicze i tematyka, później gdzieś tam autorzy i wydawnictwa, a kolorystyka i jakiekolwiek inne kwestie gdzieś tam na samym końcu. Pytanie 12 to pytanie o to, czy czytam recenzje książek przed ich przeczytaniem. I tutaj to zależy, to znaczy to nie jest tak, że ja specjalnie szukam recenzji jakiejś książki, ale ja bardzo dużo oglądam, czy to BookTube'a, czy gdzieś tam siedzę na Instagramie tym książkowym. Bardzo dużo jestem gdzieś tam w tym internecie książkowym i no, siłą rzeczy natrafiam na recenzje i na opinie o różnych książkach. I często jest tak, że właśnie po czyjejś opinii stwierdzam, że ta książka wydaje się być ciekawa i chętnie bym ją przeczytała. I gdzieś tam dorzucam ją do swojej półki, czy tam na swoją listę TBR, czy jakkolwiek to nazwać. Czasem też rzeczywiście, jak mam ochotę na jakąś książkę, to szukam, czy jakieś osoby, z którymi na przykład podzielam gust czytelniczy, ją czytały i czy mówiły coś o niej na swoich kanałach. Ja też jestem osobą, której nie przeszkadzają spoilery. Wiem, że to może się wydawać dziwne, ale czasami spoilery wręcz potrafią mnie zachęcić do jakiejś książki, także absolutnie nie mam tutaj obaw przed obejrzeniem czy przeczytaniem jakiejś recenzji na temat książki, która mnie interesuje, ale raczej nie czytam takich recenzji profesjonalnych w jakichś magazynach czy na jakichś takich, wiecie, stronach, gdzie piszą profesjonalni recenzenci książkowi i krytycy literaccy. Raczej właśnie, jeżeli już to robię, to na bookmediach po prostu, bo bardziej interesują mnie opinie zwykłych czytelników, ludzi takich jak ja, niż teksty, z którymi nie zawsze mogę się utożsamić i które po prostu nie zawsze do mnie trafiają. Pytanie 13 to pytanie o to, czy wolę książki nowe czy używane i mi to absolutnie nie robi różnicy, ponieważ tak jak już wspominałam, nie jest to dla mnie istotne, żeby książka wyglądała jak nowiutka, nie była uszkodzona w żaden sposób, nie miała połamanych grzbietów. Nie jest to dla mnie naprawdę czymś ważnym, jeżeli chodzi o książkę, byleby oczywiście dało się czytać i może żeby strony nie wypadały i to już będzie dla mnie w porządku. Natomiast zdecydowanie częściej kupuję nowe książki niż używane, z tego względu, że kiedy już coś chcę kupić, to najczęściej jest to jakaś nowość wydawnicza i po prostu jeszcze nie ma tych książek używanych. Natomiast kiedy szukam jakiejś starszej książki, to bardzo często zaglądam przede wszystkim na Vinted i tam szukam, czy ktoś nie ma akurat tej książki do sprzedania i tak też całkiem sporo książek kupuję. No ale jednak najczęściej są to po prostu nowości wydawnicze, których nie mam możliwości kupić inaczej niż nowe w księgarni. Pytanie 14, przedostatnie już, to jest pytanie o to, jak długo czytam jedną książkę. Ja generalnie czytam dosyć wolno, na pewno nie czytam 200 stron na godzinę, czy nie wiem ile tam czytają niektórzy. Dla mnie takie, wiecie, 5-6 książek na miesiąc to jest dobry wynik, także ja nie czytam jakoś bardzo dużo i bardzo szybko. Nie wiem ile dokładnie zajmuje mi przeczytanie jednej książki, bo to oczywiście zależy od książki, ponieważ są książki, które są bardziej wymagające, wymagają większego skupienia, czy też napisane jakimś takim, wiecie, drobnym druczkiem, z wąskimi marginesami, które gdzieś tam czyta się wolniej i trudniej. A są książki, które mają mnóstwo światła na stronie, które mają ogromne marginesy, duże litery, albo są po prostu jakieś takie lekkie, przyjemne w odbiorze, jak na przykład książki młodzieżowe czy romanse. I takie książki oczywiście czyta się dużo szybciej, także no ciężko mi powiedzieć, jak długo czytam jedną książkę, bo to zależy po prostu od tego, jaka to jest książka, jaką ma treść, jak jest wydana, jaką ma tematykę. Wydaje mi się, że nie da się tego tak jednoznacznie ocenić. I ostatnie, 15 pytanie, to jest pytanie o to, czy zdarza mi się ponownie czytać te same książki. Raczej nie. Robiłam to bardzo dużo w dzieciństwie, to znaczy czytałam na przykład w kółko Harry'ego Pottera czy, nie wiem, Ulicę Strachu. Były takie serie książkowe, które czytałam w kółko i przez to poznałam mało serii takich właśnie młodzieżowych, które były popularne w moich nastoletnich latach, ponieważ ciągle czytałam te same. Teraz raczej te moje listy książek do przeczytania są tak długie i nigdy nie kończące się, że trochę szkoda mi czasu na czytanie czegoś, co już znam, ale są oczywiście takie tytuły, które bardzo chciałabym przeczytać ponownie, albo nawet już je czytałam i oczywiście są też takie, do których stale wracam. Jest to właśnie na przykład Harry Potter, Ania z Zielonego Wzgórza, Dzieci z Bullerbyn. To są książki, do których wracam raz na jakiś czas regularnie, bo po prostu sprawiają mi mnóstwo frajdy, ale jest też dużo takich, które czytałam już jako dorosła osoba,
które tak bardzo mi się podobały, a które gdzieś tam już się w mojej głowie zatarły, że też chętnie przeczytałabym je ponownie. Kiedyś nagrywałam takie filmy, książki, które chciałabym przeczytać jeszcze raz. Być może kiedyś w przyszłości nagram jeszcze jeden taki film z taką aktualizacją. No ale tak jak wspomniałam, jeżeli mam wybór przeczytać coś nowego albo coś, co już znam, to raczej wybiorę właśnie jakąś nową książkę, którą bardzo chcę przeczytać i poznać, niż coś, co już znam. Zupełnie odwrotnie niż z filmami, bo na przykład jeżeli chodzi o filmy, to zdecydowanie bardziej wolę oglądać te, które i seriale tak samo, te, które już znam, które oglądałam kiedyś, które wiem, że mi się podobają, niż zaczynać coś nowego, także tutaj zupełnie odwrotna sytuacja. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Koniecznie dajcie mi znać, jakie byłyby Wasze odpowiedzi na te pytania, czy jakie są Wasze czytelnicze nawyki. Możecie odpowiedzieć na jedno wybrane pytanie albo na wszystkie, jeżeli macie taką ochotę. I też, żeby troszkę może gdzieś tam pomóc mi z tym algorytmem YouTube'a, jeżeli obejrzeliście ten film do końca, to zostawcie proszę w komentarzu emotkę jesiennego liścia. Będę bardzo wdzięczna. Jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. I do zobaczenia w kolejnym. Cześć!